Podczas biesiady charytatywnej Polickie Lwy zebrały ponad 50 tysięcy złotych. Pieniądze jeszcze wpływają, trwa ich liczenie. Za kilka dni zostaną rozdzielone na rzecz potrzebujących. 31 stycznia w Polickim Hotelu odbyła się 9. biesiada charytatywna, w której wzięło udział blisko 260 osób z Polic, Szczecina, Gorzowa i innych miast. W tym roku zbierano pieniądze na troje beneficjentów. Gramy po raz 9. W tym roku na naszym balu zbieramy pieniądze na rehabilitację Zuzię, na rekonstrukcję twarzy Mai i na hospicjum Królowej Apostołów Polskich w Tanowie. Uczestnicy brali udział w aukcjach i oddawali gadżety na kolejne licytacje prowadzone przez Jannę Cocek, Witaszek i Piotra Kołackiego. Licytacje przebiegają sprawnie. Myślę, że każdy naprawdę jest bardzo zadowolony i myślę, że przyjdzie za rok ponownie na nasz bal. Na balu licytowano obrazy, vouchery, zestawy kosmetyków, lustra, biżuterię, a także gadżety sportowe. Zaprzyjaźnionych właśnie stalowców z Różowej. 3 kosze z przetworami ekologicznymi, trunkami i kosmetykami przygotowanymi przez Edytę Mazgiejko sprzedano łącznie za kwotę 5700 zł. Były to najdroższe licytowane rzeczy. Tu jest pas 1600. Członkowie Klubu Lionsów od 30 lat organizują zbiórki i akcje na rzecz stowarzyszeń i indywidualnych osób. Robią to dzięki wsparciu sponsorów, darczyńców i przyjaciół. Wspiera nas oczywiście w tym gmina bardzo mocno. Dziękujemy panu burmistrzowi przede wszystkim za wsparcie. Wspierają nas również przedsiębiorcy, policcy i okoliczni z powiatu polickiego. Za to też im bardzo dziękujemy. No i oczywiście społeczność policka, która jest tutaj też bardzo ważna i która też chce pomagać. Oprócz licytacji, udanej zabawy i smacznej kuchni przygotowano również niespodzianki. Pokaz tańca w wykonaniu Katarzyny Florczuk i Arkadiusza Kuzierowicza połączono z pierwszą lekcją dla gości. Ciepło przyjęto również występ utalentowanej 11-letniej Neli Mazgiejko, laureatki wielu festiwali i przeglądów wojewódzkich i ogólnopolskich. Lions Club Police to jeden z najstarszych klubów w Polsce. Jego działalność policzanie dobrze znają. Członkowie stowarzyszenia wielokrotnie wspomagali osoby skromnie uposażone paczkami świątecznymi, pomagali chorym i niepełnosprawnym. Podczas poprzednich biesiad zbierali środki m.in. na okna dla hospicjum Królowej Apostołów, zakup aut dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie czy leczenie dzieci. Zbieramy na chore dzieci. I dlatego zawsze to jest szczytny cel i zawsze jak ludzie mogą się podzielić swoim majątkiem z innymi, to jest właśnie zawsze na plus. W czasie balu zebrano ponad 50 tysięcy złotych. Ostateczną kwotę poznamy w przyszłym tygodniu. 12 lutego 2021 roku odbędzie się następny bal.